Dawid Kubacki zajął 8 miejsce w drugim w sezonie 2017-18 rok indywidualnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Kuusamo. Zwyciężył Słoweniec Jernej Damian, który nie startował w inauguracyjnych zawodach w Wiśle. Najpierw kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, a już w niedzielę indywidualny. W Wiśle rozpoczyna się Puchar Świata w skokach narciarskich. Damian, który uzyskał 140 i 142 metry, wyprzedził Norwega Johanna Anderforfanga oraz Niemca Andreasa Wellingera. Kubacki nie utrzymał wysokiej, czwartej lokaty, zajmowanej po pierwszej serii. W drugiej serii osiągnął 135, 5 metrami, o 3 metry mniej niż w pierwszej. Piotr Żyła zajął 11 miejsce. W drugiej serii poprawili lokaty Maciej Kot, Kamil Stoch i Stefan Hula, plasując się ostatecznie na 16, 20 i 21 rok pozycji. Jakub Wolny ukończył konkurs na 30 miejscu. Za tydzień skoczkowie będą rywalizować w rosyjskim Niżnym Tagail. Transmisja z sobotniego i niedzielnego konkursu w TVP1.